21 maja grupa studentów z Piekar Śląskich zorganizowała akcję odnowienia zabytkowej kapliczki Maria Hilf. Historia tej kapliczki sięga przemarszu, według legendy sięga przemarszu przez ten szlak Jana III Sobieskiego, który zdążał ze swoim wojskiem na Wiedeń. Nie wiadomo, kiedy tak de facto powstał tutaj pierwsza kapliczka drewniana. Wiadomo, że w 1905 roku wybudowano na jej miejscu murowaną, która stoi obecnie po dziś dzień. Dla ludzi było to bardzo ważne miejsce. Przede wszystkim w miesiącu maju zbierali się tutaj na nabożeństwach majowych i chcieliśmy do tej tradycji właśnie powrócić. Wartość historyczna tej kapliczki jest niezaprzeczalna, natomiast ona ma ten problem, że faktycznie leży poza granicami miasta, przecięta autostradą gdzieś tam na uboczu i to powoduje wszystkie problemy z nią związane. Nasza grupa studentów zadziałała tak jak powinna, czyli szybko, ponieważ była to już prawie połowa maja, więc nie było dużo czasu, a pracy było bardzo wiele. Cieszymy się, że do naszej akcji przyłączyło się wiele różnych środowisk, różne ugrupowania radnych z Piekar Śląskich, Urząd Miasta, Stowarzyszenie Piekarnia Inicjatyw, a także szkoły z naszego miasta. Kiedy na Facebooku się pojawiło to wydarzenie, no to nie można było nie pomóc i ja wręcz osobiście zaangażowałem się w to sprzątanie. Ja myślę, że to jest najlepsza lekcja obywatelska, jaką można dać. Cieszymy się, bo widzimy, że dobra inicjatywa, wartościowa inicjatywa jest w stanie pogodzić wiele różnych środowisk.